Ekstraklasa rośnie w siłę. W sezonie 2023-2024 polskie kluby zarobiły ponad miliard złotych. To astronomiczna kwota i pewnie część z Was zapyta, no to dlaczego tych pieniędzy nie widać na boiskach, ale wartość Ekstraklasy rośnie z roku na rok i te liczby, które zostały przedstawione w raporcie finansowym, wyglądają naprawdę imponująco. To taki moment, kiedy ostatni raz spoglądamy w tylnie lusterko, żeby spojrzeć, co się wydarzyło w poprzednim sezonie. Dzisiejszy raport Grant Thorntona, stworzony wraz z nami oraz ze wszystkimi klubami PKO Banku Polski Ekstraklasa, pokazuje, że osiągnęliśmy rekordowe przychody. Minęliśmy granicę miliarda złotych przychodu, dokładnie 1 168 000 000 złotych, co jest wynikiem o 27% wyższym niż w poprzednim roku, co bardzo, bardzo cieszy. Skąd bierze się ten rozwój finansowy Ekstraklasy? Bo czasem, kiedy kibice spoglądają na boisko, to mogą się zastanowić, to gdzie są te pieniądze? Dlaczego tego nie widać na boisku? No przede wszystkim to zintegrowane prawa mediowe i marketingowe scentralizowane przez Ekstraklasę oraz także środki płynące z UEFA, to prawie 400 milionów złotych, które wpłynęły na konta klubów. To jest także wynik prawie 30% wyższy niż w ubiegłym sezonie. Niekwestionowanym liderem tego zestawienia jest Legia Warszawa, która w sezonie 2023-2024 zarobiła ponad 267 milionów złotych. Na drugim miejscu Lech Poznań, który traci do Legii prawie dwie długości. Podium zamyka Raków Częstochowa, a na czwartym miejscu Pogoń Szczecin, dla której finansowo ten sezon również nie był najgorszy. Widać w tych raportach, że najwięcej polskie kluby zarabiają na transferach młodych polskich piłkarzy. To jest między innymi sukces Legii Warszawa, która oczywiście grała w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy, ale sprzedała i to drogo sprzedała swoich najlepszych zawodników, Ernesta Muciego, Majka Nawrockiego, i z tego między innymi wynika ten niemal rekordowy wynik warszawskiej Legii. Oczywiście, że robi na mnie wrażenie i to jest ogromny potencjał, który będziemy chcieli i musimy jako Raków gonić. Oczywiście przy potencjale miasta ciężko będzie to dogonić, ale my musimy znajdować nasze przewagi konkurencyjne i robić wszystko, żebyśmy nasze przychody z dnia meczowego, bo tutaj jest największa różnica procentowa, bo przychody transferowe czy przychody z praw mamy podobne, tą deltą do wszystkich, a w szczególności do nas są przychody z dnia meczowego i ta różnica, i tutaj musimy je zakopywać, a zakopiemy je tylko jak w Częstochowie powstanie tak jak planowany, tak jak ostatnio ogłoszony 15-tysięczny stadion. Nie należy bać się i należy mówić o tym, że piąta gospodarka w Europie no, musi grać regularnie któryś klub w Lidze Mistrzów. Wiadomo, są kluby, które są bardziej finansowo do tego predestynowane, są kluby, które mniej, ale każdy z nas powinien znaleźć swoją przewagę konkurencyjną do tego, żeby o tą Ligę Mistrzów walczyć, bo ta Liga to będzie właśnie kolejny krok. Teraz mamy miliard, a Liga Mistrzów to będzie wejście na kolejne regularne, to będzie wejście też zarówno sponsorsko, jeśli chodzi o prawa telewizyjne, jak i chodzi o przychody komercyjne. Całą tą spiralę, to jest krok, który musimy teraz dalej zrobić i tutaj wszyscy jako kluby powinniśmy w tą stronę iść i wszystkie klocki, tak jak mówiłem, scoutingowe, akademiowe, budowania młodzieży, budowania jakości, nie sprzedawania perspektywy tej młodzieży za szybko, tylko budowania jakości sportowej, a co za tym idzie wartości i potem sprzedawania za jeszcze drożej, to są wszystko, czyli wytrzymywanie ciśnienia, ale do tego trzeba mieć poduszkę, to są te wszystkie składowe, które są niezbędne do tego, żeby polska piłka poszła dalej, no bo za tym też pójdzie oczywiście kadra. Ekstraklasy trzeba dziś traktować jako produkt premium. Rośnie frekwencja, rosną przychody, no to liczymy na to, że wzrośnie również poziom sportowy.